Cześć, tu Madzie. Witam was dzisiaj w gierce Hell Yeah! Wrath of the Dead Rabbit. Gierka naprawdę również mnie zaskoczyła, tak jak poprzednia, którą wam pokazywałam. Wcielamy tutaj się w postać psychicznego królika i mamy tutaj swoje przygody. Żeby tutaj zbędnie nie przedłużać, wszystko będzie wyjaśnione podczas rozgrywki, tak więc zaczynamy. Yes. No, did I do how what you what do do? Did I do who do who how who? What did I do about do about who? And to the how do how how do you? But how do you do do you the how do you do? Did you I do how do to the body? Oh, I do, oh, did how do you who do? Oh, daddy who who? Oh, do the how do? Payback. Tak, już tutaj z miejscowymi będziemy mieli do zabicia 100 potworów różnych. Co więcej, nasz królik nazywa się Ash i powstaje z trumny. Gierka naprawdę świeżynka. Premiera miała miejsce 3 października tego roku. I... tak, aż on jest naprawdę bardzo miłym, sympatycznym królikiem, przypomina trochę George'a Rabbita. Co jeszcze mogę o grze powiedzieć? Muzyka jest świetna wręcz. Sterowanie też jest bardzo łatwe. Jak na razie jest dostępna wersja demo na Steamie. Wersję pełną widziałam, można kupić na stronie producenta. Ja na razie mam wersję demo i dzisiaj wam ją całą chcę zaprezentować. Naprawdę uroczy klimat a la rodem z piekła. Jakieś niewyjaśnione oczka czy coś lata. A to jest... Blasz, jak on się nazywa? Nie, to Nestor. Nestor, tak. On nam tutaj troszkę pomoże co i jak. Okej. Okay. Czyli jak Nestor wyjaśnił, mamy oddalenie widoku pod klawiszem C. Aj, nie zdążyłam... aha, tu mogę, dobra. No, nie zdążyłam do końca. Tak, tam jest dalej przejście, to by musimy pójść w dół chyba. Naprawdę wrażenie robi na mnie ta gra. Jest taka przesympatycznie, piekielnie słodka. Tak, a tu mamy ładne dupki, które nas wyrzucają w górę. Tak, swoimi pierdkami. A to jest poj-poj. Wracaj tam. Naprawdę gra mnie zafascynowała w jakimś tam stopniu. No, ała! Tak, obrażenia też tutaj dostajemy. Głównie, że przypomina właśnie George'a Rabbita, grę ała mojego dzieciństwa. A poza tym muzyka i w ogóle ta psychodela, jaka tutaj jest. Zresztą wiecie, że ja tego typu gry lubię, psychodeliczne. A to jest naprawdę coś fajnego, coś co mi się podoba. Mamy znowu Nestora. Nestor, z tego co widać, jest ośmiornicą. Ośmiornica ma 8 nóg, ale ta jest wybrakowana i ma 3 albo 4, zależy z której strony patrzeć. I teraz dostajemy coś świetnego. Hell yeah, mamy koło. Albo piłę tarczową, jak kto woli. I teraz masakra, wszystko możemy tu niszczyć. Yeah! Czyli nie tylko będziemy słodko sobie biegać, ale będziemy też coś tu niszczyć, coś mordować. I pojawia się właśnie świetna muzyka. Tak, jeszcze mamy diamenty. Tak, a to jest jeden... ej, idź ty, czortu. To jest jeden z bossów, jeden z monsterów. Ej! Wracaj na górę, które mamy pokonać. Dorwę cię te...
Tak, i przy każdym potworze mamy minigierkę, powiedzmy. Tutaj mieliśmy to zdusić i mamy pełno krwi. I dzięki pokonaniu potwora otwiera nam się przejście i możemy pójść dalej. To właśnie jest wymóg gry, żeby przejść dalej trzeba wszystkie potwory pokonać, które są nam tutaj, można powiedzieć, w jakimś stopniu narzucone. O, i muzyczka nam się zmieniła. Teraz to dobra, nie w tą stronę. O, tak, tu wszystko chciałam. Niech sobie spadnie może najpierw jeszcze raz. Pyk, pyk. Może to są... Dobra, to są głowy. Dziwne głowy, ale okej. Jamur. W ogóle podoba mi się w tej grze to, że za każdym razem, to znaczy za każdym razem, co jakiś czas dostajemy coś nowego do tego króliczka. Króliczek jest iście jak jakiś Ghost Riders, ale no, jest ciekawe. Więc to mamy pokonać. Tak. Energia! Ja. Jest nasza hell yeah. Tak, jeszcze tutaj możemy sobie sprawdzić potwory, które pokonaliśmy. I jak widzicie, tych potworów ma być rzeczywiście 100. Jeszcze tutaj dodatkowo, tu mamy mapkę. Pokazującą nam przejścia, tutaj te nasze blokady, które otworzyliśmy po pokonaniu potwora, tutaj będzie widać kolejne. Jeszcze mamy tutaj, możemy sobie zmieniać mapek naszej postaci. One są poblokowane, zaraz tam kilka. Tak, to jest jeszcze też zablokowane. Później to się wykupuje. Zaraz do tego dojdziemy. I... A zaraz, ja może bym tam na górę chciała, co? O, mam kolejnego potworka. Myślałam, że z nim będzie trudniej. Tyk. Tyk. Dobrze. I są stejki! No naprawdę, ma świetny klimat, macie. Najpierw pokonujemy potwora pełno krwi. Teraz to stejki i jakieś konfetti, no. So cute. I mamy odblokowane kolejne przejście, to które wam wcześniej pokazywałam. Teraz będziemy mieli dodatkowo kolejne dwa potwory do pokonania. No ale cóż, no, raż by nie dał rady. Jak tu się mordujemy dalej. Co Nestor chce? Okej. Dobra. Tu nam się to odblokowało. I tu dalej, a mogę tam na górę? A no mogę. A zaraz jeszcze, zanim pójdę, to chcę. Tak, tu jest dużo diamentów. Tak, i teraz na radarze właśnie bardzo ładnie się pokazuje, gdzie, w którym kierunku powinniśmy się udać. Tak, ja zawsze mam problemy ze skakaniem do góry. No właśnie. Ale ta psychodela właśnie tutaj, no, rozbraja. Elektryczny mózg, tak. To, co każdy lubi i uwielbia i czego potrzebuje. Dobra, niech ten mózg może nas na razie nie dosięgnie. Tak, tu się w końcu pojawia to, czego mi brakuje od samego początku, czyli uzdrowienia. Coś dziwnego z cyckami wyskoczyło, ale dobra. Tak, i mamy znowu... no, jak nie patrzeć, to jest dupka z pierdem, co nas podrzuca do góry. Aha, dobra, mamy kolejnego potworka. Zaraz może ja was jeszcze tutaj troszkę... O! Ogarnę. A, bym spadła do ciebie, ty. Oj, dostanie mi się, właśnie, one nieraz dają obrażenia. Jak się nie wypełni mini gry, albo po prostu w nieodpowiednim momencie się je zaatakuje. Dobra, to co? Po diamenty. T-
Tak, i tu nam się pojawia sklepik. I właśnie tutaj możemy sobie, bo tutaj mamy pieniądze nasze z gry, wykupić różne fajne rzeczy. Pierwsze co właśnie tak, to chcę kupić. No co można? No dobra, to sobie kupmy. Pieniążku właśnie troszkę tutaj mamy, więc no. Możemy się pospełniać. O nie, to jest zablokowane jeszcze. Słodkie. Dobra, weźmiemy sobie. Czemu by nie? O, takie coś można wziąć. Dobra, wychodzimy. Tak. Rachunek. Tak od czasu do czasu nam się pokazuje, że to jest właśnie demo gry. Tak, i to, że wykupiliśmy sobie, ma... Tak, to nam pomoże tego potwora pokonać. Mamy właśnie laser. Dodatkowo już nam się założyła ta czapeczka i to coś śliczne na to nasze diabelskie koło. Tak, i słodka zemsta Asha. No i sami powiedzcie, czy to nie jest urocze? Piekło, ostra, mocna muzyka, ogień, potwory i słodka strzałka zabijająca potwora, dodając jeszcze, że strzałka miała serduszko. Tak, dobra, ja się spróbuję jeszcze tu, przedostać. I co się w tej grze mi bardzo podoba, właśnie tu się zabijemy. Bardzo blisko są wszelkie checkpointy. Tak, tu już było po kupieniu i pokonaniu potwora, więc możemy sobie ładnie wrócić tu. A właśnie, jak mamy już laser, czy laser, no trudno to laserem nadać, w każdym razie, możemy sobie już teraz to przestrzelić, nie musimy tylko używać koła naszej piły tarczowej. No oczywiście, jak nam się śpieszy, możemy i tak. Tylko tu trzeba uważać, bo kamienie spadają. O, właśnie tak. No jeszcze raz. No, dziękuję. Tak, teraz będzie konfrontacja z mózgiem. Przecież myślałam, że w ogóle jak tylko się zaczyna grę, trzeba się z nim skonfrontować, ale nie, na szczęście. I proszę, dostajesz... Quiz of Doom. Aż ja się zapytam, skąd ja mam wiedzieć. What the fuck. No, widzicie, prawidłowa odpowiedź. Gra wprost rozwaje i teraz zmutowany atak marchewki! Hell yeah! Tytuł naprawdę adekwatnie pasuje do gry, do pokonywania potworów i w ogóle gra jest, no, super. Z ręką na sercu wam mówię, nie spodziewałam się, że jeszcze obecnie tworzy się takie dobre platformówki. I cóż, ja mam teraz na górę się znowu dostać, tak? Zapomnieliście, że Madzia ciężko skacze? Tak, znowu na dupkę. A właśnie, mnie interesuje jeszcze tu, co jest. Posłuchaj tu. Może ty będę mogła? Dobra. Na razie w ogóle nie możemy. Czyli wracamy tam. Aha, dobra. Nie spadnij mi tam. Stary. Spokój się. Aha, ja tu mogłam spaść. Nie, myślałam, że muszę cały czas górą sobie przejść. Z tego, co zauważyłam, to chyba my nie dostajemy w ogóle punktów za niszczenie tych latających oczków. Ale się przekonamy. A nie, jakoś kasy dostajemy. No, czyli w sumie warto je niszczyć. Jak nie patrzeć. Dobra, czyli na razie to możemy wziąć. Tak, niech nas uleczy. Och, jakie słodkie duszki tutaj latały w koło nas. W ogóle ten prysznic jest dziwny, ale okej. Tak, i tutaj jest początek tak jakby naszej pierwszej mapy. Teraz mamy coś drugiego. Mam rozumieć, że to jest jakiś demon czy coś. Dobra, mniejsze. W ogóle sam wygląd postaci tego piekielnego królika mi się bardzo podoba. Mam tutaj, no, tak
mrocznie, wygląda, no tak jak mówiłam, takiego Strider, taki... W ogóle sam tytuł to jest Gniew Królika. Jak w takim bardzo potocznym tłumaczeniu. I no... Gra naprawdę jest świetna. W najbliższym czasie planuję zakupienie pełnej wersji. I jak widzicie, zabiłam jak na razie tylko 5 potworów, a ich jest 100. Więc rozrywka zapewne na długie godziny i tak, i to będzie naprawdę coś świetnego. Tutaj kończy się nasza wersja demo. Co jeszcze o tej grze mogę powiedzieć? No, gra naprawdę mi się spodobała. Wiem, że wasze gusta są różne, nie każę wam też potwierdzać tego. Jak widzicie, tutaj jest naprawdę masa tych leveli. Mam nadzieję, że wam również się spodoba. Jak nie, no jest pełno gier, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja grę oceniam naprawdę wysoko i w najbliższym czasie na pewno ją zakupię. Cóż, tyle z mojej strony. Polecam wam właśnie tą gierkę. A jeszcze nawiązując do tłumaczenia tytułu, to jest bardziej gniew nieżyjącego martwego królika. Tak, nie no, gra jest naprawdę super, polecam każdemu. A jak na razie dzięki wam za serdecznie za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się i cześć!